Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Pisko-Zupiwosz i bardzo serdecznie Was witam. Na moim kanale mówię głównie o świadomym życiu. I jeżeli chcecie poznać więcej filmów o tym, zajrzyjcie proszę na playlistę Świadome Życie. Staram się mówić o życiu, biorąc pod uwagę różne doświadczenia i wiedzę, jakie zdobyłam z różnych źródeł. Dzisiaj chciałabym pójść dalej za tematem, o którym była już mowa, czyli nastawieniem na rozwój i opowiedzieć więcej o rozwoju, który można by nazwać rozwojem duchowym. Wiem, że ten temat może budzić bardzo różne skojarzenia, głównie zależnie od tego, z jakiej tradycji się wywodzicie i jaka tradycja jest dla Was teraz istotna, czy też że na przykład nie chcecie się identyfikować z żadną tradycją religijną czy duchową. Zależy też od naszych doświadczeń. Różne rzeczy mogły być nam w życiu przedstawiane jako rozwój duchowy i różnie mogliśmy na tym wychodzić do tej pory. Mój film, jak chyba większość filmów, adresuje do osób, które generalnie chcą się rozwijać, i dla których istotna jest perspektywa chrześcijańska, nawet jeżeli nie jest ona ich własną, albo jeżeli właśnie mają jakieś wątpliwości co do tego, czy jeszcze mogą coś tam dla siebie znaleźć. Może zaczniemy tak. Tak jak we wszystkich innych obszarach, tak w obszarze prospołecznym, moralnym, duchowym, zależy od tego, jakby z jakiej klasyfikacji wyjdziemy i co jest dla nas taką podstawą myślenia o człowieku. W tym obszarze również jesteśmy w stanie się rozwijać wtedy, kiedy spełnione są pewne warunki. A podstawowym warunkiem jest poczucie bezpieczeństwa. Owszem, nie czując się bezpiecznie, mogę dokonywać różnych heroicznych czynów. Mogę też dokonywać różnych bardzo nieheroicznych czynów, tak? Czyli na przykład w poczuciu zagrożenia, które zawsze źródłowo jakby jest przez nasz system odbierane jako zagrożenie życia i zdrowia przez jakby w takim świecie naturalnym, tak? Przez drapieżnika, przez agresora. Mogę wpaść w tryb walki i na przykład zabić. Czy mogę w tym trybie, no nie wiem, dokonać właśnie jakiegoś wielkiego czynu, który wymaga wielkiego napięcia mięśni, jakby, nie wiem, dokonać szczególnie wybitnego skoku, strzału z procy, obronić siebie i innych. Mogę w tym poczuciu zagrożenia uratować życie dziecka. Mogę również uciec. Mogę porzucić swoich bliskich i zadbać tylko o siebie, a mogę popaść w stan zamrożenia, kiedy tak naprawdę nie jestem zdolna do żadnego, czy to moralnego, czy nie czynu. I w zasadzie rzeczywistość toczy się wokół mnie, a ja tylko biernie jej podlegam. To nie zależy od naszej woli. W momencie, kiedy rzeczywiście rzeczywistość jest ekstremalnie zagrażająca, to nasz organizm działa tak, by przetrwać, ochronić tak to, co najdroższe. I mało tu jest przestrzeni na działania planowe, na rozważanie różnych aspektów rzeczywistości, na podejmowanie decyzji moralnych. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle go nie ma. Nie jest też tak, że płaty czołowe w naszym mózgu w ogóle nie działają. Jednak to nie jest jakby ten główny obszar, w który nasz organizm ładuje energię. Kiedy więc przełożymy to na inne aspekty życia, im większe jest nasze poczucie zagrożenia i im bardziej jakąś daną sytuację odbieramy jako analogiczną, tak, do ataku drapieżnika, tym mniejsza jest szansa, że będziemy mieli możliwość wyboru z szerokiego spektrum różnych możliwości,
że będziemy w stanie uwzględnić nie tylko zadbanie o siebie tu i teraz, na tę chwilę, ale jakieś długoterminowe skutki. I istnieje mała szansa, że zadbamy o kogoś innego niż powiedzmy własne dziecko, bo tu jakby naturalnie mamy bardzo silne, rzeczywiście silne wskazanie na ratowanie własnego potomstwa. Prawdopodobnie to będzie takie działanie na odwet, tak? Albo właśnie okopywanie się w jakiejś twierdze. I nie mamy na to wielkiego wpływu już w tej sytuacji, tak? Jeżeli czujemy się zaatakowani, używam tutaj słowa czujemy nieprecyzyjnie, tak? Bo możemy czuć strach, możemy czuć niepokój, możemy czuć wściekłość, raczej nie możemy czuć się zaatakowani, to jest bardziej myśl, tak? Czyli jeżeli czujemy strach i interpretujemy go jako spowodowany przez zagrożenie, na przykład czyimiś słowami, oczekiwaniami, nieporozumieniem, jakąś trudnym dylematem moralnym, im mniej się czujemy bezpiecznie, tym mniejsza jest szansa na jakieś naprawdę dobre rozwiązanie. I teraz pytanie jest takie. Co możemy zrobić, żeby generalnie czuć się tak, aby móc działać w sposób świadomy, uwzględniający potrzeby własne i innych, nie pozbywając się empatii i nie sprowadzając życia do walki, ucieczki, zamrożenia. To są rzeczy, które możemy robić jakby w sposób ciągły. Niekoniecznie w tym momencie, kiedy właśnie jakaś najtrudniejsza decyzja czy sytuacja przychodzi, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy właśnie dbali o te aspekty na co dzień. I teraz tak. Bardzo często okazuje się, że to, jak zostaliśmy wychowani, czy to religijnie, czy niereligijnie, wiąże się z postrzeganiem świata jako zagrożenia. Wiem, że wielu z nas było wychowywanych w takim przekonaniu, że trzeba dbać o siebie i swoją rodzinę, a generalnie to świat to jest takie miejsce, w którym trzeba się rozpychać łokciami, trzeba bronić swego, nie należy ufać ludziom. Niektórzy dostawali to w otoczce zupełnie niereligijnej, inni w religijnej. Akurat wydaje mi się to dosyć mocne w naszym społeczeństwie. Niektórzy z nas otrzymywali też inne przekazy. Natomiast na poziomie religijnym wydaje mi się, że bardzo, bardzo wiele osób uczy się od dzieciństwa, że istnieje strasznie dużo możliwości popełnienia grzechu, że trzeba bardzo uważać, żeby grzechu nie popełnić. Jeżeli się zgrzeszy, to trzeba jak najszybciej zmienić, tak, ten grzeszny stan bycia. I że istnieje taka możliwość, że popełnimy taki grzech, który zupełnie zrywa naszą relację z Bogiem. I gdybyśmy umarli w tym stanie, to pójdziemy do piekła. Myślę, że to nie jest obce wielu z nas. I teraz tak, niektórzy z was oglądających ten film może tak jeszcze wierzą, czy tak po prostu wierzą. Inni z was właśnie w to nie wierzą, a sądzą, że to generalnie jest istota chrześcijańskiego przesłania, tak? I, no i że właśnie na tym polega nauka Kościoła czy chrześcijaństwo, że właśnie w coś takiego wierzymy i ewentualnie, zależnie trochę od kultury i od denominacji, czyli wyznania chrześcijańskiego, no to będzie tutaj kwestia przystąpienia do sakramentu albo uznania Jezusa za Pana i Zbawiciela, czy jakiejś formy pokuty, ale że bez tego, no to popełnienie jakiegoś czynu w danym momencie w czasie może jakby skutkować taką totalną ruiną naszego życia duchowego i naszych szans na szczęście nie tylko na ziemi, ale też w wieczności. To jest bardzo problematyczny sposób myślenia.
I chcę najpierw powiedzieć o jego problematyczności właśnie z punktu widzenia rozwoju w ogóle. Kiedy myślę o nastawieniu na rozwój, to zawsze pamiętam o tym, że rozwój dokonuje się właśnie w strefie najbliższego rozwoju, czyli powiedzmy, że jakąś umiejętność posiadamy i w danym momencie jesteśmy w stanie z niej skorzystać. Tak, bo to też nie jest tak, że nauczyłam się czegoś, zawsze tak samo to potrafię i niezależnie, czy jest środek nocy, czy jestem głodna, czy atakują mnie wilki, czy jestem pod wielką presją, czy pod żadną, jestem w stanie z tego skorzystać. Tak? To nie jest takie coś, że mam już. Ale powiedzmy, że jest pewien zasób umiejętności, kompetencji, wiedzy, doświadczeń życiowych, które już mam i z którego w jakichś nieekstremalnie trudnych warunkach umiem korzystać. I teraz to, czego jeszcze nie umiem, ale co nie jest o wiele, wiele, wiele za trudne, tylko trochę jest wyzwaniem, to jest właśnie w pedagogice nazywane strefą najbliższego rozwoju. Tu odsyłam do pedagogiki Wygockiego, który to rosyjski pedagog sprzed 100 lat, który stał się bardzo popularny na Zachodzie, a w Polsce jest ciągle mało znany. Natomiast jego właśnie teoria najbliższej strefy rozwoju i wnioski, jakie z niej wyciąga, myślę, że cały czas mogą być bardzo ważne i dla pedagogiki, i też dla myślenia o rozwoju. Okej, ale chodzi mi teraz o przedstawienie teorii Wygockiego, tylko o zobaczenie tego, że pewne rzeczy są dla nas łatwiej dostępne, pewne trudniej. Jeżeli patrzymy na rzeczywistość w taki bardzo zero-jedynkowy sposób, tak? Tu jest grzech, tu go nie ma. Tu jest łaska, tu jest śmierć, potępienie, piekło, to moim zdaniem życie jest przerażające. W sensie nie widzę opcji, by ktoś, kto poważnie traktuje taką naukę, mógł w sposób bezpieczny, świadomy korzystać ze swoich zasobów i w wolności podejmować istotne decyzje moralne, czy na temat relacji, w których jest, czy na temat własnego rozwoju. Tak, to poczucie, że gram w jakiejś kosmicznej grze, w której mogę przegrać wszystko jednym czynem, czy też zaniedbaniem, może nawet słowem albo myślą, jest nieludzkie. I teraz wydaje się, że można być chrześcijaninem, znaczy ja jestem przekonana, że można być chrześcijaninem i nie przyjmować tej teorii jako jakąś istotę życia chrześcijańskiego, tak co najmniej. To znaczy, jeżeli czytamy serię Ewangelię, to przede wszystkim widzimy wezwanie Jezusa do budowania Królestwa Bożego. I to Królestwo Boże i obietnice z nim związane, jakie ono jest, nie dotyczą tylko życia pośmiertnego. I praktycznie nigdzie nie znajdziemy w Ewangelii jakiegoś podziału na grzechy lekkie i ciężkie. Ja wiem, że prawie wszyscy, kiedy się pyta ich, czy prawie wszyscy teolodzy, którzy mają jakieś pojęcie o tym, jak się ich pyta o źródło rozróżnienia na grzechy lekkie i ciężkie, to wskazują na Księgę Machabejską. I na jeden konkretny cytat. Ale dla mnie to jest dosyć słaby dowód. Natomiast jeżeli oglądam jakiś dobry teolog moralny, czy teolożka moralna, i mógłby mi lepiej wytłumaczyć, jakby skąd wzięła się klasyfikacja grzechów i takie przekonanie, że istnieją grzechy ciężkie, które popełnione świadomie, dobrowolnie, tak po prostu zrywają naszą relację z Bogiem i całkowicie nas oddzielają od łaski. To bardzo chętnie bym się więcej dowiedziała. Wiele razy próbowałam i mi się nie udało, a wydaje mi się, że to jest coś, co wszyscy przyjmują praktycznie bezrefleksyjnie jako nauczanie, tak, katolickie czy chrześcijańskie. Kolejna kwestia to dla mnie kwestia piekła, które znów
jest interpretowane bardzo absolutnie. I owszem, Jezus mówi o możliwości trafienia do miejsca, tak, w którym jest płacz i zgrzytanie zębów, czy do Gehenny. Natomiast znów koncepcja, która się ukształtowała w chrześcijaństwie w ciągu dalszych wieków, tego, że to jest stan wieczny, niemożliwy do zmiany i wyobrażenie tego, jaki ten stan jest, to też nie jest jakby sedno Ewangelii. Tak, jeżeli ogląda mnie tu ktoś, kto bardzo chce mnie pochwycić na tym, że nie wyrażam katolickiej ortodoksji, to jest takie miejsce, w którym być może mnie właśnie pochwyci. Mówię jednak o tym, w co szczerze i po wielu latach pracy, namysłu teologicznego, refleksji i rozmów ja osobiście wierzę. I jest to przede wszystkim wiara w to, że Bóg nie stawia nas w sytuacjach, w których nie da się wygrać. Tak? Że życie nie jest życiem w pułapce, której musimy straszliwie strzec się, aby nie utracić wszystkiego. I że Jezus wzywa nas do naprawy siebie i świata, i że uzdrawia, i że Bóg zechciał przez Jego śmierć i zmartwychwstanie uczynić cały świat, jakby transformować cały świat i nasze życie może być uczestnictwem w tej tajemnicy, czy jest uczestnictwem tajemnicy, a my możemy też być tego świadomi. Natomiast nie będę jakby za wszelką cenę upierała się, że to wypełnia rozumienie, konkretne katechizmowe rozumienie zbawienia, dogmatów o tym, jak wygląda życie pośmiertne itd. Rzeczywiście. Gdyby moim głównym celem była zgodność z tymi dogmatami, mówiłabym trochę od innej strony, pewnie byłabym w stanie tak to wypowiedzieć, żeby nikt się nie mógł do niczego przyczepić. Natomiast chcę mówić przede wszystkim do osób, które sądzą, że w ogóle nie ma żadnej innej opcji. Nie? Albo całkiem odrzucam chrześcijaństwo jako właśnie groźbę i jako coś, co może właśnie skrzywdziło mój rozwój psychiczny. Czy spowodowałem nerwicę i co nie pozwala mi żyć w wolności, o wolności jeszcze zaraz powiem, to do takich osób mówię. Jestem głęboko przekonana, że bycie uczennicą Jezusa, staranie się żyć jak On, inspirowanie się Nim, czytanie Ewangelii, modlitwa, nie muszą prowadzić albo w takie miejsce, w takie przekonanie, tak? I że życie chrześcijańskie nie musi jakby mieć w centrum tego lęku, że mogę wszystko zrujnować, przekraczając jakiś przepis. No i teraz oczywiście możemy zacząć się przerzucać z jakimiś cytatami i różne rzeczy robić, ale znów nie o tym jest ten film. Jest o możliwości rozwoju. I jak mówiłam, do rozwoju jest potrzebne bezpieczeństwo i bez bezpieczeństwa nie ma wolności. Czym jest wolność? Czy może istnieć alternatywa wolność a miłość? Jestem przekonana, że ta alternatywa jest fałszywa. Jeżeli rozważamy, czy wybieram wolność czy miłość, sądzę, że tak naprawdę rozmawiamy o tym, czy chcę się rozwijać i dzięki temu będę bardziej kochać? Czy przyjmuję perspektywę tego, że jestem w zagrożeniu, że muszę się zmierzyć, że to, co przede mną staje jako rzeczywistość moja, jest tak zagrażające, że ucieknę i będę z tym ok? Myślę, że właśnie takie poczucie, że jest ucieczka albo śmierć,
To jest jedna z najbardziej niewolnych rzeczy, jakie możemy czuć. No, że czy myśleć. I jeżeli tak myślimy, to prawdopodobnie mamy bardzo ważne powody i one prawdopodobnie nie są koniecznie związane z tą sytuacją, która nas spotyka, tak? Z tą osobą na przykład, która nas prosi o wsparcie, a my wybieramy, wydaje nam się, że wybieramy zadbanie o siebie i trzaśnięcie jej drzwiami przed nosem. Tylko na przykład w jakichś ważnych, trudnych, nieprzerobionych problemach z przeszłości, różnych traumach, krzywdach, zaniedbaniach, jakich byliśmy przedmiotem jako dzieci. I może być tak, że nie mamy tej przestrzeni, by kochać, by w sposób wolny dawać siebie drugiemu człowiekowi. Ale nie nazywałabym wolnością takiej postawy, w której, żeby zadbać o siebie, muszę wybrać krzywdę drugiego, czy przynajmniej olać zupełnie jego potrzeby. I znowu, wielu z nas, związanym jakoś z chrześcijaństwem na jakimś etapie swojego życia, może się wydawać, że chrześcijaństwo jest przede wszystkim taką nauką o tym, że potrzeby innych są ważniejsze, że należy się poświęcać i, no i że to jest wprost naśladowanie Jezusa. I znowu chciałabym tak trochę postawić to pod znakiem zapytania i powiedzieć tak, Jezus oddał swoje życie. Jak rozumiem Ewangelię, przyjął wyrok śmierci, świadomie i dobrowolnie. Prawdopodobnie mógł go uniknąć, ale go nie uniknął. Natomiast ja nie widzę Jezusa jako kogoś, kto idzie przez życie, zadowalając innych, nie realizując swojej woli, nie podążając za tym, co odczytuje jako swoje powołanie, jako to, co jest jego. To nie jest tak, że on na każde zawołanie czy wezwanie nawet najbliższych osób porzuca coś i robi co innego. Są takie sytuacje w Ewangelii, które w pierwszym odbiorze osoby, która właśnie myśli, że trzeba wszystkich zadowalać, mogą być takie wręcz jest nieuprzejmy, nie? Jest bezwzględny. Myślę, że nie jest bezwzględny i to widać na przykład jakby w takich sytuacjach, w których pod wpływem czyjejś prośby jest w stanie zweryfikować swój wcześniejszy pogląd. Tak jak na przykład przy dialogu z Syrofenicjanką. Jest też tak, że czasem ja bardzo, bardzo lubię tę scenę opisaną nie tylko w Ewangelii Łukasza, ale lubię ten opis Ewangelii Łukasza o kobiecie cierpiącej na krwotok, która się wiele nacierpiała od lekarzy. Czytałam ją w zagrożonej ciąży, leżąc w szpitalu, też właśnie po różnych przejściach z lekarzami, zawsze jako bardzo duże źródło pociechy. Ta kobieta nawet nie zwraca się wprost do Jezusa. Wierzy, że wystarczy go dotknąć, aby doznać uzdrowienia. Pamiętam, że kiedyś, jako taka młoda, sceptyczna, początkująca studentka, no miałam właśnie duże wątpliwości, co to w ogóle jest, o co chodzi, jakaś magia, nie? A teraz sobie myślę, że Jezus może być tak przepełniony, czy mógł być tak przepełniony właśnie tym pragnieniem uzdrawiania i że w jakiś niezrozumiały dla mnie obecnie sposób sam bliski kontakt z nim mógł uzdrawiać. O cudach Jezusa teraz też nie chcę za dużo mówić. To też jest wielki temat. Nie wiem, czy go kiedyś poruszę, chociaż jest ważny, ale czasem mam poczucie, że ja zaraz będę musiała wam całą teologię opowiedzieć, a na to może mi nie starczyć życia i YouTube'a. Ale do czego tu wracam? Pozwólcie mi sobie przypomnieć. Chodzi o taką postawę Jezusa, tak? Który jest w ogromnej otwartości na dawanie, a jednocześnie ma swój plan. Czasem nawet niezrozumiały dla najbliższych. Nie?
czasem przez najbliższych uważane za szaleństwo i za nim podąża. Gdybyśmy mieli tak całkowicie poświęcać siebie i po prostu uznawać, że wszystko, co inni od nas chcą, jest ważniejsze niż to, co my mamy do zrobienia, to wydaje się, że też nie byłoby to zdrowym rozwojem. Okej, okay. Myślę, że udało mi się poruszyć parę mitów, czy parę nieporozumień związanych z tym, jak rozumie się rozwój duchowy. Mogę mówić o jeszcze wielu rzeczach, ale w tym filmie chciałam chyba poruszyć jeszcze tylko jedną. I może najważniejszą. Moje osobiste przekonanie obecnie, związane i z czytaniem Ewangelii, i z doświadczeniem życiowym, jest takie, że nie ma rozwoju, nie ma możliwości rozwoju, nie tylko bez poczucia bezpieczeństwa, ale tak, to poczucie bezpieczeństwa cały czas jest istotną kwestią, ale i też bez akceptacji niedoskonałości w sobie i w innych. I do tej akceptacji niedoskonałości trzeba, znaczy, żeby móc akceptować niedoskonałość, musimy być otwarci na prawdę. To znaczy, ja głęboko jestem przekonana, że najważniejszym wyzwaniem duchowym, no, na pewno dla mnie, ale myślę, że to nie jest tylko moja osobista droga, i że w zasadzie o tym mówi święty Jan w prologu Ewangelii, kiedy mówi o światłości, która przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Drogą do rozwoju jest porzucenie kłamstwa. I znów, nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy zaczęli pytać, a czy w ogóle kiedyś można kłamać, a białe kłamstwa, a gdyby nazista spytał cię, czy ukrywasz Żyda, i byś ukrywała, czy byś powiedziała prawdę? To są jakieś takie szarady. A chodzi o taką prawdę o sobie i o świecie. Nie? Postawę tego, że jak życie coś przynosi, to ja nie odwracam głowy. Jak ktoś się do mnie z czymś zwraca, to ja nie udaję, że nie słyszę. I jak odkrywam coś mrocznego, wstydliwego o sobie, to nie zaczynam wyszukiwać rzeczy, które będą mi pomagały udawać, że tego nie ma, to nie jest ważne, to nie jest w zasięgu moich możliwości, żeby coś z tym zrobić. Tylko żeby to po prostu przyjąć. Myślę, że to jest ogromnie trudne życiowe i duchowe zadanie. Jeżeli ktoś po tym, co mówiłam wcześniej, mógłby chcieć mnie przezwać jakąś pluszową chrześcijanką, to nic nie mam przeciw pluszakom, ale wydaje mi się, że takie patrzenie na chrześcijaństwo zupełnie nie jest pluszowe. Może być wręcz rozdzierające serce. A jednak właśnie w nim widzę możliwość radykalnej transformacji. Tak, zmartwychwstania. To, że odważam się, tylko znowu, bezpieczeństwo nie bierze się znikąd. Tak? To nie jest tak, że mogę siłą woli poczuć się bezpiecznie. Dlatego także potrzebuję dobrych doświadczeń. Mogę potrzebować nawet terapii, jeśli w najwcześniejszym czasie mojego życia byłam w takim zagrożeniu, że obecnie nie jestem w stanie się poczuć bezpiecznie. Mogę potrzebować wspólnoty, kogoś, kto będzie mi pomagał jakby regulować mój lęk. Najróżniejsze wzmocnień, wsparcia, nauki, rozwoju. Natomiast jeżeli to poczucie bezpieczeństwa jest, powiedzmy, wystarczające do tego, żeby w jakimś chociaż stopniu bardziej mieć szeroko otwarte oczy, mieć uszy do słuchania i być w stanie przyjmować to, co przede mną staje tu i teraz, a nie jakąś moją wizję świętości, no to myślę, że to jest najbliższe takim doświadczeniu, do którego wzywa Ewangelia, w zasadzie chyba całe Pismo Święte. Jak to rozumiem? Mogę sobie oczywiście teoretycznie wziąć zeszyt i wypisać wszystkie rzeczy, które wydaje mi się, że robię niewystarczająco dobrze i które chciałabym zmienić, tak? I napisać o tym, że powinnam schudnąć,
że powinnam posprzątać, powinnam lepiej planować wydatki, powinnam regularniej robić coś tam, coś tam, coś tam. Mogę sobie to wszystko zrobić. Czasami takie listy są naprawdę pożyteczne. Ale jeżeli tworzę sobie listy i zajmuję się nam tymi różnymi rzeczami, a na przykład nie widzę tego, że przyjaciółka mówi mi: słuchaj, kiedyś zrobiłaś to i to, i ja cały czas nie czuję się z tym dobrze i chciałabym o tym z tobą porozmawiać. A ja myślę sobie: nie, nie, ja teraz muszę się zająć odchudzaniem, bo to jest na mojej liście i to jest mój priorytet. To potrafię wymyślić sytuacje, w których być może byłoby to jakoś do usprawiedliwienia. Ale generalnie jestem przekonana, że taka lista może służyć podtrzymywaniu bezduszności. I tak, dla wrażliwych osób, które mają dużą umiejętność widzenia potrzeb innych i empatii, może też być tak, że jednocześnie rzuca się na nas milion rzeczy, które nas wzywają. I wtedy rzeczywiście bardziej bym wspierała to, żeby mieć jakiś swój plan i starać się za nim podążać. A jednocześnie to, żeby to wszystko, co zobaczę, usłyszę, poczuję jako skierowane do mnie wezwanie, zamiast jakby starać się zmniejszyć swoją wrażliwość, odepchnąć, to na przykład, żeby to stało się przedmiotem naszej modlitwy. I nie chodzi mi o coś takiego, że Panie Boże, załatw za mnie złą sprawę. Myślę, że naszą podstawową modlitwą jest. Jest pragnienie, aby działo się dobro. Jeżeli my możemy do tego dobra się przyczynić, to żebyśmy tak zrobili. Tak też rozumiem w dużej mierze modlitwę Ojcze Nasz. Chciałabym kiedyś nagrać o niej więcej. Natomiast to święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, rozumiem jako pewne połączenie. Takie zupełnie niedualne, tak? Nieoddzielające Bóg, człowiek, zupełnie dwie różne rzeczywistości. Bóg, człowiek, świat, zupełnie różne rzeczywistości. Tylko właśnie takie pragnę dobra, którego ty pragniesz. I jeśli mam mieć w nim swój udział, to chcę mieć w nim swój udział. Jeszcze nie wiem jak. Być może obecnie jest to poza zasięgiem moich możliwości. Ale chcę być w takiej postawie otwartości, gotowości i chcę, żeby moje serce rosło. Być może dzisiaj moje serce jest zbyt małe, żeby być w stanie skonfrontować się z tym, że ktoś ma do mnie pretensje, albo z tym, że ktoś potrzebuje ode mnie więcej, albo z tym, że odkrywam jakieś wielkie zło w sobie i naprawdę nie mam pomysłu, jak je ogarnąć, ale nie chcę zamykać na to oczu i uszu. I w tym wymiarze myślę, że rozwój jakikolwiek właśnie polega na życiu w prawdzie i robieniu kroków ku temu, by być lepszym, by świat był lepszy, by moje relacje z innymi były lepsze, by bardziej uczestniczyć w tym, co jest życiodajne, karmiące i wspierające. Sądzę, że z mojego wystąpienia mogliście powyciągać różne wnioski. Za niektóre z nich pewnie wzięłabym odpowiedzialność, za inne ewentualnie taką, że być może nie wyrażałem się jakoś bardzo precyzyjnie, a może po prostu się mylę. Więc mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, ale nie chodzi Wam tylko o to, żeby mnie pochwycić na słowie, ale naprawdę chcecie o tym porozmawiać. Albo jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, czy chcielibyście się upewnić, czy dobrze rozumiecie, będę bardzo wdzięczna za komentarze, także właśnie krytyczne, ale w duchu szukania prawdy, a nie szukania błędów u innych. Bardzo, bardzo chętnie, jeżeli będę wiedzieć, co tutaj jakby zostało niedopowiedziane, albo może zostało powiedziane nieprecyzyjnie, popracuję nad tym. I też jakby chcę być właśnie w takiej otwartości, tak też rozumiem obecnie jakiś element mojego rozwoju duchowego,
Myślę takiej otwartości, że mówię coś i może to nie jest doskonałe, ale dzięki innym może takim się stać. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia niebawem.